Witam serdecznie, Trygon Powietrza na moim kanale Bliźnięta Wagi oraz Wodniki. Zapraszam Was, kochani, do czytania tygodniowego od 19 do 25 sierpnia. Sprawdzimy energię na ten tydzień, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. No i oczywiście przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Także, kochani, zapraszam. No i zobaczmy. 19-25 sierpień. Zaczynamy od bliźniąt. Bliźnięta, co też dla Was? Jakiś romans się tu szykuje. Wow. Kochani, no tutaj macie ewidentnie miłość z przeznaczenia. Mamy tutaj bliźnia czy płomień. Ale ile tu ognia. Baran, lew, strzelec albo ktoś z trygonu ziemi. Byk, panna, koziorożec. Natomiast tak, kochani, no te karty mówią same za siebie, tak? Dużo się dzieje, naprawdę. Ognisty romans, pasja, namiętność, jeżeli jesteście singlami, poznanie kogoś takiego, kto naprawdę wkroczy w Wasze życie i wywróci je do góry nogami. Dosłownie tak. Osoba z poprzedniego wcielenia, osoba, z którą poczujecie silne connection, osoba, która jest namiętna. No powiem tak, teraz po tym portalu Bramy Lwa mamy silne energie. Koniunkcja Marsa z Jowiszem, do tego jeszcze, kochani, teraz pełnia 19, która wszystko dopełni, także powiem tak, tutaj jeżeli byliście singlami i martwiliście się, że ten stan się przeciąga, no to już, kochani, macie furtkę otwartą. Macie furtkę otwartą. Jeżeli ktoś się stara o dziecko, no to tutaj ogólnie w ogóle widzę ciążę, narodziny dziecka, a z buław często też pokazuje dziewczynkę w tarocie, tak? Jeżeli ktoś tam, nie wiem, chciałby znać płeć, ale to już tak na marginesie. Natomiast, kochani, no tu jest miłość z przeznaczenia. Może ktoś z Was teraz bierze ślub, bo mamy sierpień, jest teraz dużo wesel. Ktoś może się tu chcieć komuś oświadczyć. Jeżeli jesteście panami, to Wy. Jeżeli jesteście kobietami, to możecie się spodziewać pierścionka zaręczynowego. Tu jest jakiś fajny wyjazd za granicę właśnie, który będzie zwieńczony zaręczynami. Ogólnie bardzo pozytywne energie, bardzo dobry tydzień, kochani, jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, dziesiątka pentakli, rodzina, stabilizacja, takie solidne fundamenty, budowanie tej podstawy, tak? Chęć zakotwiczenia się. Tutaj faktycznie pięknie, jeżeli macie stałe związki, no to kochani, no sielanka w relacjach, sielanka. Bardzo ładne energie. Jeżeli z kimś się spotykacie od jakiegoś czasu, no to faktycznie mogą być rozmowy o zamieszkaniu razem, o wyjściu na wyższy szczebel tej znajomości. Natomiast no energię macie przecudowne, jeśli chodzi o uczucia, kochani, wow. Ten tydzień ogólnie będzie jakiś taki szalony, bo i dla wszystkich znaków, których nagrywam, no to naprawdę każdy ma tutaj piękny czas, jeśli chodzi o miłość, zakochanie. No ten sierpień przynosi takie energię właśnie miłości, zakochania. To jest taka granica pomiędzy wrześniem, sierpień, wrzesień. To już wiadomo, że czujemy koniec lata, początek jesieni, tak? Ale też no, każdy gdzieś tam na koniec wakacji chciałby się zakochać, chciałby znaleźć tą drugą połówkę, no bo jak to się mówi, jesienią zimno, ktoś musi okryć kocykiem. No powiem tak, kochani, tutaj faktycznie możecie się zakochać. Ktoś się w ogóle może dowiedzieć o ciąży nagle niespodziewanie. Do przeszłości odchodzi karta Księżyca, to jest karta zodiakalnego raka. Natomiast też jakieś tajemnice, niepewność, może zakończyliście jakąś relację z kimś właśnie. I tutaj to wszystko zostaje karmicznie zażegnane. Bo pamiętajcie, że ten sierpień ma takie właśnie energie, że zakończamy karmiczne sytuacje, związki i żegnamy się z osobami z przeszłości, tak? Tutaj podczas retrogradacji Merkurego właśnie do końca tego miesiąca jeszcze mogą ekspartnerzy z przeszłości wracać, ale właśnie po to, żeby jakieś sytuacje, lekcje pozamykać. W pracy rodzinna atmosfera, kochani, przepiękna energia. Tutaj czujecie się jak u siebie w domu. Może macie własną działalność, może po prostu pracujecie dla kogoś, ale czujecie się bardzo dobrze w tej firmie. Generalnie możliwość awansu, podwyżki, jakaś fajna premia, takie rzeczy mi się pokazują. I finansowo, i uczuciowo macie cudowny tydzień. Jeśli chodzi o zdrowie, nerwobóle mi się pokazują, migreny i coś takiego z reumatyzmem związanego. Ale tak jak mówię, no, czytanie jest ogólne,
to nie musi właśnie z każdym rezonować. Może dla kogoś ta informacja miała być. Karta wyroczni, nic z tego nie będzie. Może to chodzi o tą osobę, która odchodzi do przeszłości, tak, że skoro się pojawiła, to po to, żeby właśnie zamknąć ten cykl karmiczny i dać sobie już z tym spokój. Może ktoś jeszcze liczył na jakieś pogodzenie się, może ktoś do Was będzie chciał wrócić, podkulić ogon, tak, przeprosić, ale Wy już się od tego odcinacie, wiecie, czym to pachnie i nie chcecie powtórki z rozrywki, nie chcecie wchodzić drugi raz do tej samej rzeki. Takie mamy informacje z kart, także drogie bliźnięta, przecudowny tydzień, życzę Wam dużo siły, dużo energii do działania. Zapraszam do czytań prywatnych i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Kolejny znak to waga. O, co tu u Was tak ponuro, wagi? Wszyscy mają cudowne czytania, a tutaj jakieś karmiczne sytuacje się kończą. No, może taki tydzień ma być, kochani. Tu jest oddalenie, wycofanie, tu jest zranienie. Ewidentnie widzę, że od jakiejś relacji się odsuwacie. No, powiem tak, te energie nie są ciekawe. Tu jest wszędzie mrok. Natomiast moim zdaniem, ja bym z tego wyciągnęła plusy. Na zasadzie, jeżeli coś było karmicznego, toksycznego, były związki, które Was uwierały, byliście, nie wiem, z jakimś narcyzem, toksykiem, dobrze, że to się kończy, kochani. Tutaj w ogóle jakaś zdrada wychodzi na jaw. Tutaj w ogóle jest oddalenie i dosłowne, i w przenośni, bo może być tak, że czujecie się samotni w związku, nie ma tego kontaktu, jest to wycofanie, jest cisza, tak? Najlepiej to zamknąć, kochani. Po co się męczyć w związku, który Was uwiera, gdzie po prostu z drugą osobą nie ma żadnych rozmów, żadnego kontaktu, ktoś się zamyka, ktoś milczy. To jest takie karanie ciszą, to jest najgorsze, co może być, bo ludzie powinni ze sobą rozmawiać, komunikować się. Nie dusić wszystko w sobie, bo takie karanie ciszą, no to wiadomo, niedomówienia, to najbardziej boli, bo nie wiecie, czego ta osoba chce, co myśli. Jakby człowiek powiedział sobie prosto, tak, z mostu, o co chodzi, no to to jest super, no bo wtedy wiemy, nad czym można popracować, tak, co można poprawić, czy też co tę drugą osobę boli. A jak ktoś się zamyka, milczy, no to tak naprawdę musimy zgadywać, a wiadomo, że nasze myśli są zwodnicze, bo często nam się wydaje, że ta osoba na przykład chce tego czy tamtego, myśli o tym czy o tamtym, a tak naprawdę jest inaczej. A im dłużej myślimy, tym większe głupoty potrafimy wymyślić, no bo mózg potrafi płatać figle. Oj, potrafi. Także nie ma co za długo siedzieć myśleć, tylko trzeba tu faktycznie porozmawiać, tak? W każdym zdrowym związku najważniejsza jest właśnie komunikacja. Zawsze o tym pamiętajcie. Także tutaj jakaś relacja się kończy, kochani. Coś takiego, co faktycznie już nie miało racji bytu. Może jesteście z kimś na odległość, może dłuższy czas trwa jakaś cisza. Zastanawiacie się, czy ta osoba wróci, czy nie. Tu jest jakieś oddalenie, może czekacie na kogoś z przeszłości, bo wiecie, że jest retrogradacja Merkurego, że może się ta osoba odezwie. Ale ja tu nie widzę kontaktu. Ja tutaj tak jakby widzę, że Wy kogoś obserwujecie, chcecie z kimś się pogodzić, porozmawiać, ale ta osoba się odsunęła, tu jest ewidentnie jakaś blokada. Może nawet ktoś Was zablokował w mediach społecznościowych albo Wy kogoś, tak? Na Facebooku, Instagramie, WhatsAppie. No i generalnie teraz zastanawiacie się, co dalej zrobić. No tu mam takie karmiczne zakończanie tego wszystkiego. W pracy piątka mieczy, tutaj też jakby ktoś Wam podkładał kłody pod nogi, nieuczciwe osoby, ktoś za plecami obgaduje. Możecie też się czuć źle w związku z tym, tutaj też ktoś może pracę stracić w tym tygodniu, ale kochani, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Często jest tak, że coś się kończy, coś zaczyna, tak? I nam się wydaje, że to jest koniec świata, bo nagle zostaliśmy zwolnieni. Albo że nagle ktoś nas zostawił, zdradził. A to jest właśnie po to, żebyśmy zakończyli jakąś lekcję i ruszyli do przodu, bardziej się rozwijali. Bo Wy byście na przykład sami nie zamknęli tej pracy, tak? Nie zakończyli tego etapu. Być może ta praca Was uwierała, nie czuliście się szczęśliwi, ale po prostu trzymaliście się jej dla pieniędzy, a teraz przyjdzie coś nowego, gdzie na przykład zarobicie więcej pieniędzy, macie możliwość rozwijania się. Więc trzeba zawsze patrzeć na plusy, kochani. Cokolwiek się nie dzieje, jak się świat nie wali wokół, szukajcie plusów. Bo generalnie to, o czym myślicie, to przyciągacie, nie siedźcie w negatywnych energiach, bo jeszcze bardziej wpadacie w taki dołek. Jeśli chodzi o zdrówko, siódemka pentakli. To jest zła praca jelit i problemy z wyrostkiem, także tutaj na to zwróćcie uwagę. Od jelit się oczywiście zdrowie zaczyna. Trzeba o nie zadbać.
I karta wyroczni, pewność siebie to twój klucz do sukcesu. No i wyrocznie macie przecudowną, także kochani, do przodu, głowa do góry, nie poddajemy się. Pamiętajcie, w życiu jest raz lepiej, raz gorzej, ale te trudne sytuacje nas kształtują. Zapraszam do czytań prywatnych i po takie piękne bransoletki z waszym znakiem zodiaku. I ostatni znak to wodnik. Moje wodniki, co dla was? Powiem tak, tutaj jeżeli trafiłam do osób, które były singlami do tej pory, no to już nimi nie będziecie, kochani. Przychodzi piękna miłość, zakochanie. Energia lwa i strzelca mi się pokazuje, byka panny, ewentualnie koziorożca. I tutaj tak, odcinacie jakąś przeszłość, całkowicie się od kogoś uwalniacie, być może z trygonu powietrza, bliźnięta, waga, wodnik, bo mam taką energię, albo jakiś raczek. I powiem tak, tutaj od kogoś się odcinacie, coś odchodzi do przeszłości, natomiast pojawia się nowa relacja. Jeżeli wyjeżdżacie teraz gdzieś za granicę, bo tu mi się pokazują ciepłe kraje, wakacje, w czasy taki chill, to tam możecie poznać tę osobę. Bardzo fajną osobę, stabilną, taką twardo stąpającą po ziemi. Osobę, która wie, czego chce, która nie szuka tylko romansu i przygody, ale właśnie czegoś konkretnego, tak? Trwałych, solidnych fundamentów, żeby się zakotwiczyć. Macie szansę taką osobę poznać. Tutaj jakiś wyjazd widzę faktycznie, gdzieś na wyjeździe. Jeżeli się z kimś spotykacie, kochani, tutaj mogą być zaręczyny, tutaj możecie nawet dowiedzieć się o ciąży, bo też są takie informacje w kartach. Jest was dużo na kanale, więc dla każdego będzie inna informacja. To wiadomo, że tak ogólnie wyciągać, no to można dużo historii, ale to, co tutaj widzę najważniejsze, to wiadomo, Słońce jest kartą ochronną całego rozkładu, najpiękniejszą, więc no, kochani, relacje, uczucia, miłość, cudownie. Słoneczko wam przyświeca, tutaj macie zielone światło na każdym polu. W pracy księżyc, czegoś nie wiecie, coś jest przed wami ukryte. Niektórzy mogą dowiedzieć się o jakiejś fajnej premii w najbliższym czasie, bo to jest dobra wiadomość, która tu przychodzi. Wy jeszcze tego nie widzicie, a tu nagle ktoś wam zrobi niespodziankę. Dla niektórych może być tak, że wy od dłuższego czasu nosicie się z zamiarem zmiany pracy, ruszenia w innym kierunku, chcecie się rozwijać, więcej zarabiać, i teraz możecie taką decyzję nagle podjąć. Do tej pory gdzieś tam siedzieliście, uwierało was to, nie wiedzieliście, co zrobić. A teraz nagle możecie dostać taki przebłysk i wow, dobra, zmieniam. Czuję, że to jest to, tak? Albo nagle zobaczycie jakieś ogłoszenie o pracy, bądź też pomyślicie, że chcecie założyć własną działalność, tak? Że teraz jest ten czas, że nagle dostajecie odwagi do działania i faktycznie w tym tygodniu zaczniecie działać, kochani, zrobicie to. Tutaj, jeśli chodzi o zdrowie, ósemka kielichów, to są choroby nadnercza, depresja, zanikanie sił życiowych, ale no, takie ma znaczenie karta. Natomiast, tak jak mówię, was jest dużo, to jest ogólne, więc nie wszystko bierzcie do siebie, tylko to, co z wami rezonuje. Karta wyroczni, jeszcze nic nie jest przesądzone. Tak to dla was, kochani, wygląda na ten tydzień. Tak jak mówię, zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam was po piękne bransoletki z waszym znakiem zodiaku. Piszcie na maila. Wszystkiego dobrego, cudownego tygodnia i pozdrawiam.